Maneczko z tej strony, Owi, i dzisiaj zapraszam Was na mój starter, czyli ArcMage Ball Lightning of Orbiting Hierophant 325. Archmage praktycznie nie dostał żadnych nerfów poza lekkim nerfem na Game Inspiration, który powoduje, że będziemy potrzebowali troszkę więcej dziś regenu. Dostał również buffy w postaci nowych Endurance Charge'ów, które naprawdę ogromnie buffują jego Elemental Obronę. Również nowe Enchanty z ligi, jeszcze nie wiemy dokładnie co to będzie, lecz na pewno. Będą to również buffy dla naszych buildów, zwłaszcza że na tym buildzie używamy dwóch lądów. Był to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy starter prawdopodobnie w tej lidze. I można powiedzieć, że tak naprawdę zostaje bardzo podobnie. Najlepszy caster, moim zdaniem, jeżeli chodzi o startery. No i tutaj też zdarzy się coś takiego, że starter skaluje się praktycznie tyle, ile was, was poniesie wyobraźnia, skaluje się w Endgame również kosmicznie, może używać masę topowych uników i min maxowanie tego buildu jest naprawdę bardzo przyjemne poprzez właśnie ulepszanie naszego giru. Tu również chciałem powiedzieć, dlaczego wybieram Ball Lightning of Orbiting zamiast ice nowy ice Nowa będzie robiła więcej single targetu, lecz jest dużo bardziej gimikowa przez to, że musimy nosić Kitavas first, by był takim jednobatonowym buildem. Tutaj nie musimy tak naprawdę nic robić. Caspid skaluje genialnie, gameplay tego buildu i będziemy również dużo więcej widzieć na ekranie w porównaniu właśnie do Ice Nowy. Dlatego ja osobiście decyduję się na ten wariant. Jeżeli ktoś chciałby grać innymi skillami, tu przy Arkmaidżu jest dosyć spora dowolność, naprawdę, Ark jest całkiem w porządku. Lightning Conduit of Heavens bodajże też jest naprawdę bardzo ok. Także tu, czym preferujecie tak naprawdę grać, to drzewka nie różnią się zbyt dużo. Także naprawdę można kombinować. Jedynym minusem, jako start, który tu mógłbym wymienić, jest to farmienie laba. Jesteśmy zmuszeni do tego tak naprawdę. Ja osobiście będę farmił gemy na trzecim labie i tam będę farmił jak i Frostblinka, tak i właśnie Ball Lightninga. Teraz możemy przejść do poba tego buildu jak to zawsze jest w moich buildach posiadacie sekcję levelingową drzewek także jest tu całkiem sporo drzewek na leveling mamy takie można powiedzieć endgameowe. mamy takie min max które jest bardziej pod HC na softcorze jak najbardziej też można tego używać lecz tu tak naprawdę wasza wyobraźnia może was ponieść możemy z dużej ilości punktów zrezygnować na Softkorze moglibyśmy zrezygnować nawet z spelsupresa całkowicie i pójść jeszcze bardziej w damage. Jest taka możliwość, moglibyśmy zrezygnować tak naprawdę z całej tej części i zainwestować jeszcze bardziej DPSowo tutaj w tym buildzie. Również jak to u mnie jest, jest moje przykładowe levelowanie. Mamy trzy sekcje tak naprawdę. Na początku ja osobiście zawsze używam rolling magmy do 28 levelu w ten sposób właśnie będę używał. Tu jedyne co staciliśmy na levelowaniu to tak naprawdę w drugim akcie heraldowasz. Nie działa tak naprawdę już na kasterów w ten sposób jak wcześniej, więc nie będziemy go używać, zastąpimy go innymi heraldami, gdyż rolling Magma po prostu ma ogromne skalowanie z flatów i w ten sposób sobie poradzimy z tamtym nerfem Od 28 levelu Yy, osobiście będę levelował Firestormem, aż do Merclava, gdzie będę właśnie farmił gemy Wtedy już yy, swapnę się koło tego 65-68 faktycznie na Arc Jeżeli bardzo chcecie, można levelować Arc od 31 levelu. Nie będzie to na pewno tak szybkie jak tutaj proponowany setup, ale będzie ok. Na zaszulidze czymś takim grałem od początku i było w porządku po prostu. Jedyne co trzeba zmienić. To trzeba wybrać inne ascendencje jako pierwsze. Osobiście, z racji nielevelowania Archmage'em, będę brał Charge jako pierwsze. Gdybyśmy chcieli jednak levelować Archmage'em, oczywiście musimy wziąć Divine Guidance i inwestować od początku tak naprawdę w manę. Mamy również, jak zawsze w moich buildach, sekcję itemów. Także mamy tutaj od takich początkowych itemów, czego szukamy. Najważniejszymi statami, tak naprawdę, dla nas są mana, mana regen i Caspid, dzięki któremu nasz build staje się coraz przyjemniejszy. Im więcej tego Caspida mamy, również taki mity tierowy, na którym bez problemu zdobędziemy 4 stony dla naszego atlasu. I również mamy tutaj taki bardzo, bardzo już endgameowy z wszystkimi drzewelami, z unikami, etc. To jest coś, do czego możemy dążyć. Są tutaj naprawdę już takie, można powiedzieć, topisowe przedmioty, ale tak, by wiemy, w jakie staty albo do jakich statów chcemy dążyć w naszych itemach. Tutaj taka jedna moja uwaga: zwróćcie sobie uwagę, do jakiego drzewka tutaj macie przypisane drzewele, bo do tego early game i mid game zdecydowanie drzewele typu live mana, czy tam jakieś resy, speed etc. Są w zupełności wystarczające, jeżeli przełączamy się na end game. To tutaj wybieramy też drzewko odpowiednie z właśnie odpowiednimi dżewelami. Tutaj taka szybka wzmianka o bandytach. Z racji, że bandyci są zmienieni i teraz zabicie wszystkich daje tylko jeden skill point. Nadal na tym buildzie jest to prawie, wydaje mi się, że w większości przypadków najlepsza opcja. Jednak jeżeli czujemy, że możemy mieć gdzieś tam problemy z resami, Alira w tym wypadku nie jest taka zła. Movement Speed tak naprawdę nic nam nie daje z racji, że nasz Movement Speed praktycznie będzie cały czas polegał na Frost blinkowaniu się, który nie ma cooldownu, a 40 Life'a tutaj jest nam zupełnie zbyteczne. Tu jeszcze chciałem powiedzieć o mana flasku i kiedy powinniśmy z niego zrezygnować. Tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od naszego giru. Jeżeli mamy, czujemy, że mamy wystarczający mana regen, że nigdy ta mana tak naprawdę nam się nie kończy bo tego byśmy nie chcieli, wtedy wyrzucamy mana flaskę i wrzucamy kolejnego utility flaska tak naprawdę chciałem również dodać parę słów o naszym liczu, który jest bardzo ważny mamy masterkę, która liczuje nam energy shielda oraz że 10% licza jest instantowe Nasz licz będzie się bardzo w dużych wartościach, tak jakby będziemy liczować z mobów Oraz chcemy jak najszybciej zdobyć implicit na gloves'ach Który powoduje, że liczujemy również life'a Więc gdy gdybyśmy dostali na, ty na tyle dużego hita, że stracimy energy shield To również będziemy liczować life'a I tutaj również wchodzi ta endgame'owa opcja Czyli posiadanie Glorious Vanity z kistonem Carapted Soul która powoduje, że 50% niefizykalnego damage'u przechodzi przez naszego Energy Shielda. A dlaczego to jest dobre? Ponieważ wtedy będziemy w pełni wykorzystywać i Life Leech, i Energy Shield Leech naraz. Bo gdy dostajemy Hita tylko w naszego Energy Shielda i mana, to tak jakby. Nasz Life Leech w ogóle nie jest korzystany. A z tym Keystone'em właśnie korzystamy i z Life Leech'a i z Energy Shield Leech'a w tym samym momencie. Oraz dostajemy oczywiście Max Life as ES. To zawsze jest całkiem spora wartość. W tym wypadku to jest około 1000 Energy Shield'a. Tak jak już też wcześniej wspominałem, naszymi drzewkami oraz anointami możemy naprawdę mocno tutaj kombinować. Wcale nie musimy iść w tą stronę zupełnie. Możemy. Pójść Potent Javel oraz zbierać Spell Suppressa z drzewka, możemy wtedy anointować również inne rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze więcej damage'u, możemy anointować Double Kersa i używać dodatkowo conductivity do naszego setupu. Ja tutaj gram na jednym Kersie, dlatego on jest również z Hex Bloomem który powoduje, że po prostu curse, który rzucamy się, rozprzestrzenia, gdy zabijamy moby. Również Anoint, który moim zdaniem jest warty wspomnienia, jest to Discipline of Unyielding, ponieważ gdybyśmy zanointowali ten punkcik oraz wydali tutaj jeden punkt przy drzewelu, Będziemy mieli cały czas 5 endurance charge'ów Co powoduje, że mamy 20% redukcji wtedy na elemental damage dodatkowe Łącznie i na doty elemental I też dostajemy właśnie z tego anointa 40% increase damage Bo on daje po prostu damage per charge Także to jest też bardzo dobra opcja Również rozważam używanie tego anointu w endgame'ie Cała reszta myślę, że jest zawarta w notatkach Jak zawsze staram się dawać bardzo dużo notatek i odpowiadać tutaj na dużą ilość pytań, które potencjalnie mogą być zadawane, także warto się z nimi zapoznać. Tutaj też opisałem zmiany z 3.25, no i całkiem sporo myślę, że tutaj właśnie zawarłem w tej sekcji, także warto tutaj zajrzeć. Myślę, że to by było na tyle. Tak naprawdę z mojego guide'u sam osobiście będę tym właśnie startował na nowej lidze. Sądzę, że to będzie naprawdę topowy starter i bardzo dobrze że będzie się go girowało. Bardzo dużą przyjemność z tych wszystkich upgrade'ów będzie sprawiało właśnie. Jeżeli macie jakieś pytania, zawsze pisać w komentarzach na Discordzie czy na Twitchu, gdzie będziemy można spotkać codziennie. No i co? Widzimy się już w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Na razie, cześć!